Hej, zapraszam dzisiaj na filmik o najlepszych. Dzisiaj zajmiemy się najlepszymi bronzerami i trochę sobie powiemy o tym, czym się różnią bronzery do konturowania od tych do opalania. No i oczywiście w naszym rankingu znajdą się dzisiaj produkty z wszystkich półek cenowych, bo pokażę Wam zarówno produkty, za które trzeba zapłacić kilkanaście złotych, jak i te, na które trzeba już wydać takie trzy cyfrowe kwoty. Także przejdźmy teraz do rzeczy. Najpierw może zajmiemy się kwestią opalania versus konturowanie, bo wiem, że te dwa terminy często występują razem, czasami osobno, a i tak na wszystkie produkty mówimy bronzery. Jeżeli chodzi o konturowanie i opalanie, to zasadniczą różnicą, jaka dzieli właśnie produkty do jednej i drugiej czynności, to jest odcień produktu. Jeśli kiedykolwiek na swojej kosmetycznej drodze trafiłyście na bronzer, który nazywał się bronzerem, ale jego odcień bardziej przypominał takie, wiecie, brudne, szarawe kolory, może nawet trochę wpadające we fiolet, to prawdopodobnie był to puder do konturowania. Może one się nie wydają na pierwszy rzut oka, jakby miały ładnie wyglądać na twarzy, ale właśnie na tym polega odpowiednie rozstarcie, odpowiednie nałożenie, a później zestawienie go w jeszcze innych odpowiednich miejscach z bronzerem do opalania, że te wszystkie produkty na twarzy wyglądają cudownie. Jest taka zastosowana iluzja, która sprawia, że kości policzkowe na przykład wydają się bardziej wystające albo po prostu bardziej zarysowane, a przy okazji mamy taką piękną, złocistą, opaloną skórę. Natomiast bronzery o ciepłym odcieniu, które mają zadanie naszą cerę jakby ocieplić, sprawić, że mamy bardziej opaloną skórę, nakładamy wszędzie tam, gdzie naturalnie pada słońce w momencie, kiedy się opalamy. Czyli tutaj możemy bardziej na bok policzka niż pod policzkiem, na bok policzka trochę u góry, tutaj na nosie możemy właściwie na całym nosie przejechać, po brodzie. Naprawdę tak możemy musnąć po prostu dużym pędzlem po całej twarzy i to daje naprawdę taki piękny, złocisty, opalony odcień. Także jeżeli to już mamy z głowy, to przejdźmy od razu do produktów. I pierwszymi bronzerami, które chciałabym Wam pokazać, to są produkty, za które trzeba zapłacić 15 zł. Pierwszy bronzer, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to jest absolutnie najtańszy bronzer ze wszystkich, które Wam dzisiaj przedstawię. Jest to bronzer z firmy Makeup Revolution o nazwie Ultra Bronze. Jest to bronzer w dość neutralnym kolorze i właśnie z tego powodu możemy go używać zarówno do konturowania, jak i do opalania twarzy. Oczywiście ładniej i tak jakby naturalniej będzie wyglądał, jeżeli użyjemy dużego pędza na całą twarz, ale nie będzie też wyglądać tragicznie, jeżeli postaramy się nim zaznaczyć kości policzkowe. Oczywiście nie stworzy on nam tej iluzji naturalnie padającego cienia pod kością policzkową, ale i tak będzie wyglądał ładnie. Ma niesamowicie jedwabistą konsystencję, przyjemnie się go używa, naprawdę ładnie się go nakłada i nie ma najmniejszych problemów z blendowaniem, także nawet jeżeli jesteście początkujący w makijażu, to myślę, że poradzicie sobie z tym produktem bez problemu. Świetna pigmentacja i to, jak wygląda na skórze, sprawia, że jeżeli nawet by kosztował około 40 zł, to i tak uważam, że byłby wart swojej ceny. Minusem natomiast jest opakowanie, jest to taki twardy plastik, który podejrzewam, że przy pierwszym upadku mógłby tego upadku nie przeżyć, ale jeżeli chodzi o sam produkt, to naprawdę spokojnie polecam. Bronzer z Makeup Revolution będzie również wyglądał przepięknie na jasnych cerach, także jesteście typowymi bladziochami, to myślę, że powinniście się z tym produktem polubić. Drugi produkt to jest bronzer, który swojego czasu można było znaleźć chyba na wszystkich kanałach urodowych i jest to bronzer z firmy W7 o nazwie Honolulu. I jak widać, produkt, chociażby samo jego opakowanie, jest bardzo mocno inspirowane i wzorowane na bronzerze z firmy Benefit o nazwie Hoola. Odcień zbliżony, natomiast ten jest o wiele cieplejszy. Tym produktem można wykonać zarówno opalanie twarzy, jak i konturowanie, natomiast biorąc pod uwagę to, że jego odcień jest o wiele cieplejszy od tego z Makeup Revolution, może teraz tego koło siebie nie widać, ale we zbliżeniu widzicie, to jest też on bardziej intensywny na skórze, więc trzeba z nim troszeczkę bardziej uważać. Tak czy siak wygląda bardzo ładnie, ładnie się rozciera, trwałość też powiedziałabym taka całkiem przyzwoita. Jak na produkt za 15 zł, to naprawdę niczego sobie. No i też myślę, że jeżeli chodzi o opakowanie, to już jest bardziej takie przyjemne dla oka niż ten plastik z Makeup Revolution. Dodatkowo do opakowania dołączony jest pędzelek, który radziłabym zostawić, bo jest całkiem niczego sobie. I też do złudzenia przypomina pędzelek Ita Hake z Everyday Minerals, który właśnie do konturowania służy. I ja wiem, że czasami mamy taki odruch, że jeżeli jakieś narzędzie do makijażu przychodzi w opakowaniu z produktem do makijażu, to od razu ląduje w koszu. Natomiast jeżeli chodzi o ten pędzelek, to naprawdę radziłabym go zostawić. Produkty za kilkanaście złotych opuszczamy i przechodzimy wyżej, jeżeli chodzi o półkę cenową. Następny w kolejności jest, o dziwo, bronzer mineralny, ale już to zdziwienie na pewno minęło w momencie, kiedy zobaczyliście nazwę na opakowaniu Zoeva. Bronzer mineralny z firmy Zoeva o nazwie Sun Over Shoulder to jest przepiękny bronzer, który ma niesamowicie naturalny odcień. Jest to takie coś pomiędzy właśnie tym ciepłym, a chłodnym odcieniem, więc znowu zarówno do jednej, jak i do drugiej czynności się nam tutaj jak najlepiej po prostu sprawdzi. Natomiast
Natomiast sypka forma na pewno nie każdemu może przypaść do gustu. Powiem Wam, że ja sama nie przepadam ze sypkimi produktami, czy to będzie bronzer, róż, czy rozświetlacz, a tym bardziej jeżeli chodzi o podkład, ale ten produkt jest naprawdę na tyle fajny, że skradł moje serce, zwłaszcza, że jego cena, czyli około 30 zł, zupełnie nie oddaje jego jakości, bo gdyby oceniać produkt po jakości i dopiero wtedy dawać mu cenę, to on powinien kosztować coś około, myślę, spokojnie 80 zł. Także jeżeli go dziś dorwiecie, to spokojnie możecie sobie kupić, zwłaszcza jeżeli właśnie lubicie te bronzery mineralne. Przepiękny odcień daje na skórze. On idealnie się daje i do konturowania, i do nadawania opalenizny twarzy, także jest to niesamowicie uniwersalny odcień i pięknie po prostu się sprawdza. I przez to, że nie jest to typowo matowy bronzer, tylko on zostawia takie piękne satynowe wykończenie, skóra jest niesamowicie wygładzona i wygląda po prostu idealnie. I na chwilę zatrzymamy się przy Sliku. Slick w swojej ofercie ma dwa bronzery, a właściwie dwa zestawy, w skład których wchodzi m.in. bronzer. I o obu tych rzeczach mówiłam już w filmie o najlepszych rozświetlaczach. Ponieważ właśnie w tych zestawach mamy do dyspozycji zarówno bronzer, jak i rozświetlacz. Po pierwsze jest to Contour Kit, który właśnie ma i rozświetlacz, i bronzer. A drugi zestaw to jest już taki, to właściwie to samo, tylko wzbogacone o róż, czyli właśnie Face Form. Jest to bronzer, rozświetlacz i róż. Ja właściwie teraz Wam pokazuję ten sam produkt, tylko że w różnych odcieniach, ponieważ podejrzewam, że ten puder brązujący w obu zestawach jest ten sam, natomiast różnią się one od siebie odcieniem, bo ja mam ten Contour Kit w kolorze medium, a Face Form w kolorze fair. Dlatego możecie zauważyć różnicę między odcieniami. Ten zestaw jest różem, jest stanowczo jaśniejszy, delikatniejszy, bardziej przypomina taką mleczną czekoladę. Natomiast ten ciemniejszy to już jest troszeczkę bardziej kolor wpadający w gorzką czekoladę. Tutaj konsystencja jest już troszeczkę bardziej sucha, jeżeli porównamy ją do tej z Make Up Revolution, ale Make Up Revolution dla usprawiedliwienia jest naprawdę bardzo kremowa, jedwabista. Dlatego tutaj, jeżeli macie dwa bronzery do porównania, to możecie zauważyć, że Slick jest niemalże czasami tępy. Dlatego jeżeli nie macie jeszcze wprawionej ręki, jeżeli nie czujecie się dobrze i komfortowo wykonując konturowanie czy też opalanie twarzy, to ze Slickiem możecie się troszeczkę na początku pokłócić, przez to, że właśnie trzeba troszeczkę się nauczyć go używać. Ale jeżeli już się z nim polubicie, już przejdziecie na ty, to wtedy naprawdę myślę, że zarówno konturowanie, jak i opalanie będzie wyglądało na Was pięknie. I myślę, że nawet ten ciemniejszy i bardziej ciepły odcień z tego Contour Kit będzie wyglądał ładnie, natomiast pod warunkiem, że macie już tą ciemniejszą karnację. Bo jeżeli wpadacie w kategorię tych najjaśniejszych naszych polskich bledziochów, to ten bronzer będzie za Was stanowczo za ciemny, natomiast ten fair będzie jak znalazł. Jeżeli chodzi o ceny tych produktów, to są one do siebie zbliżone. Oczywiście najbardziej się Wam opłaci kupowanie zestawu trzech produktów, natomiast jeżeli nie używacie różu, no to wiadomo, że bardziej rozsądnym byłoby wybranie samego zestawu z bronzerem i rozświetlaczem. Contour Kit to jest koszt około 33 zł, natomiast Face Form to już jest cena 47 zł, coś takiego. Kolejny produkt również możemy nazwać kultowym i jest to jeden również z moich takich osobistych, jednych z najbardziej ulubionych bronzerów. I jest to Bahama Mama z firmy The Balm. Wiecie, że ja fanką The Balm jestem ogromną, bo nie spotkałam się jeszcze na dobrą sprawę z żadnym produktem, który by mnie zawiódł z tej firmy. Ale jeżeli chodzi o ten bronzer, to jest on dość wyjątkowy, ponieważ jego odcień, który wpada... To jest chłodny odcień, ale on jednak troszeczkę wpada w taki oliwkowy. Jak porównamy go z innymi bronzerami, to ten rzeczywiście dopiero wyjątkowo wtedy wydaje się niemalże zielonkawy. I ta wyjątkowość tego odcienia przejawia się tym, że on pięknie wygląda zarówno jako kontur, jak i produkt do opalania twarzy, bo naprawdę cudownie na skórze wygląda. Jego konsystencja, a również myślę tutaj trzeba o tym wspomnieć, jest tak jedwabista, że czasami jak się go dotyka, to się ma wrażenie, że się właściwie przejeżdża po jakimś kremowym produkcie. Pięknie się rozciera, naprawdę bardzo długo się utrzymuje i jego pigmentacja jest powalająca i przez tą powalającą pigmentację trzeba z nim troszeczkę uważać. Jeżeli jesteście naprawdę blade, to najmniejsza ilość tego bronzera Wam wystarczy. Tego po prostu trzeba dotknąć pędzlem do produktu, strzepać, bardzo porządnie strzepać nadmiar i dopiero przejść do konturowania lub po prostu opalania twarzy. I naprawdę będzie wyglądał pięknie i nie w taki sposób nieprzesadzony, ale trzeba przyznać, że przez to, że ta pigmentacja jest bardzo mocna, to osoby, które nie są jednak wprawione w konturowaniu i opalaniu twarzy, mogą troszeczkę się z nim też nie polubić. Ale jego konsystencja jest naprawdę niesamowicie jedwabista i to powie Wam każdy, kto go kiedykolwiek używał. Nie dość, że produkt sam w sobie jest świetny, to i opakowanie jest urocze. Mam tutaj taką fajną kasetkę, która jest wykonana z tektury, a w środku mamy również lusterko mniej więcej takiej samej wielkości jak całe opakowanie.
Cena tej pięknej pani to już jest około 65 zł. Nie jest to już może jeden z tych tańszych bronzerów, natomiast wydatek jest w pełni uzasadniony, ponieważ mamy naprawdę najwyższej jakości produkt, no i przyjemne dla oka opakowanie. Kolejny bronzer pochodzi z firmy Smashbox i tak naprawdę nie jest to bronzer, a jest to róż, ponieważ jest to produkt, który nazywa się Halo Longwear Blush i po prostu jest on w kolorze bronze. Ma on fajny odcień brązu, który ładnie opala naszą cerę. Do konturowania może jednak nie jest najlepszy, użyłabym jednak do takiego typowego konturowania pod kością policzkową i wyłącznie pod kością policzkową innego produktu, ale ten również bardzo ładnie na twarzy wygląda. To jest jeden z tych produktów, który sam sobie jest kamieniem, natomiast my przed aplikacją tutaj przekręcamy górną część opakowania i zdzieramy, jakby zdrapujemy ten troszeczkę kosmetyku i powstaje proszek, który właśnie nakładamy na twarzy, więc mamy tutaj sypką konsystencję. Wiem, że nie każdy czuje się komfortowo aplikując tego typu produkt na twarz, ale jeżeli lubicie sypkie róże czy też bronzery, to ten myślę powinien się Wam sprawdzić. Tutaj mamy już cenę około 130 zł. I oczywiście dostępność jest wyłącznie w Sephorach czy też na stronie internetowej, bo Smashbox właśnie wyłącznością jest w Sephorze. No i przeszliśmy do mojego kolejnego ulubieńca, za którym myślę poszłabym w ogień. Jest to oczywiście paletka z Anastasii Contour Kit i jest to ten Contour Kit w kolorze Light, czyli jeden z tych oryginalnych zestawów do konturowania, który na samym początku został wypuszczony. Oczywiście nie jest to produkt, który w pełni wykorzysta każdy z Was, ponieważ jeżeli malujecie tylko siebie, zwłaszcza jeżeli malujecie siebie tylko okazjonalnie, to na pewno nie wykorzystacie wszystkich pudrów, a szkoda by było zostawić, żeby się zmarnowały, bo to jest naprawdę niesamowicie unikatowy produkt. Ja to powtarzam chyba któryś już raz z rzędu, ale wiem, że każda osoba, która się skusi na ten contour kit z Anastasii, powtarza to za mną jak mantrę. To są niesamowicie unikatowe produkty. To jak te pudry wyglądają na skórze, to jak się z nimi pracuje, jaką mają konsystencję, jakie mają wykończenie, to się raczej nie powtarza w żadnej innej firmie. Więc jeżeli szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego, chociażby na przykład dla swoich klientek, to jest coś, co po prostu musicie mieć w swoim zestawie. I tutaj nawet jeżeli chodzi o cenę, to ona nie jest zbyt wygórowana, bo za chwilę jeszcze będziemy mówić o innych bronzerach, które mają mniej produktów w sobie, a są droższe. A tutaj mamy za cenę około... cena dokładna to 40 dolarów, natomiast na polskie to będzie około 150 zł. 6 pudrów do konturowania, kasetka, która wykonana jest z tektury, dlatego jest leciutka, jest na magnes, naprawdę bardzo przyjemnie się jej używa, zwłaszcza jeżeli macie ze sobą do zebrania dużą ilość kosmetyków, to waga wtedy jest naprawdę... robi różnicę. No i to oczywiście te wszystkie pudry do konturowania są wymienne, więc nie musicie się tutaj sugerować i kupować dokładnie tego zestawu kolorystycznego, chociaż to jest taki najbardziej popularny i najbardziej nadający się dla nas Europejek, to możecie same skomponować ten zestaw i możecie wybrać sobie na przykład 6 pudrów do konturowania w różnych odcieniach, bo to jest również indywidualna kwestia i wtedy kupując każdy odcień osobno, jeżeli zbierzecie 6 pudrów, to właśnie cena maleje do 40 dolarów i dostajecie tą kasetkę w prezencie jakby gratis. Także naprawdę ten zestaw jest niesamowicie unikatowy i polecałabym chociażby go sobie przetestować kogoś, kto już go ma. Jeżeli po moim przekonywaniu, jak i po Katosu i po wszystkich innych osobach, które zachwalają ten zestaw do konturowania, jesteście zdecydowani na zakup, to radziłabym się odrobinę wstrzymać, bo dostałam informację, że od marca w Sephorach ma być również Anastasia Beverly Hills, więc módlmy się, żeby również ten zestaw wystąpił w asortymencie tej firmy, ale Contour Kit to jest po prostu produkt, który absolutnie skradł moje serce. Jeżeli gdziekolwiek jadę, nawet i niekoniecznie jakby zawodowo, tylko prywatnie, to również zabieram go ze sobą. Oczywiście, jeżeli chcecie jakąś inną alternatywę do tego zestawu z Anastasii, to jak najbardziej znajdziecie to w Inglocie, ponieważ Inglot jakoś w zeszłym roku, chyba w drugiej połowie zeszłego roku, wyszedł z pudrami do konturowania HD i te pudry również są niesamowicie dobre. Te pudry, trzeba nadmienić to, że one nie są idealnie matowe, one mają w sobie takie mikroskopijne drobinki, które na dobrą sprawę chcemy w większości pudrów do konturowania czy do opalania, wierzcie mi na słowo. Jeżeli mamy do bronzery, które są idealnie, typowo, kompletnie matowe, to czasami może to wyglądać na skórze niezbyt ciekawie, zwłaszcza jeżeli macie skórę suchą, przesuszoną lub mieszaną, to naprawdę lepiej na skórze wyglądają ogólnie pudry, które mają w sobie takie mikroskopijne drobinki, bo dodaje takie idealnie satynowe wykończenie, które najbardziej przypomina naturalne wykończenie, naturalną fakturę skóry. Jeżeli chodzi o kolory, to możecie tutaj wybierać spośród naprawdę wielu kolorów. W zeszłym roku na samym początku było chyba tylko ich 5, w tym momencie już jest o wiele więcej, także do wyboru do koloru polecam się przejść do salonu
salonu i zobaczyć na żywo. Najbardziej popularnym odcieniem, chyba który jest najczęściej kupowany, to jest kolor numer 505. Jest to taki właśnie chłodny brąz, który cudownie wygląda jako typowy puder do konturowania. Tylko i wyłącznie do konturowania. Czyli właśnie takiego typowego nadawania sobie tutaj trójwymiarowości twarzy, czyli pod kość policzkową, wzdłuż nosa, oczywiście w odpowiedniej ilości, żeby to nie wyglądało jak brud, bo niestety z takimi chłodnymi odcieniami można przesadzić i wtedy się wygląda w niektórym świetle cudownie, przeważnie w sztucznym świetle, natomiast w świetle dziennym może to wyglądać jakbyście tutaj po prostu były umazane czymś brudnym. Także trzeba z tym uważać i trzeba dlatego posiłkować się innymi odcieniami bronzerów, takimi cieplejszymi odcieniami, żeby to wszystko zrównoważyć i żeby Wasza twarz wyglądała i trójwymiarowo, i bardzo ładnie i naturalnie. Jeżeli o cenę chodzi, to sam jeden wkład tego typu kosztuje 29,90 zł, to się około 30 zł, nie więcej niż 30 zł na pewno. Sama kasetka to jest około 30 zł, także tutaj cały zestaw czterech pudrów konturujących, czterech pudrów do modelowania twarzy i kasetka to jest coś około 150 zł, także myślę, że wydatek również do przełknięcia, zwłaszcza jeżeli będziecie używać tych bronzerów tak na szerszą skalę, a jeżeli potrzebujecie tych bronzerów tylko i wyłącznie na swoje potrzeby, do używania na sobie, to myślę, że właśnie dwa, taki typowo chłodny do nadawania iluzji cienia i jakiś cieplejszy, który tu już radziłabym indywidualnie dobrać w salonie i te dwa naprawdę posłużą Wam na bardzo, bardzo długi czas. Jakość jest niesamowicie dobra, cudownie się z nimi pracuje i tutaj tak samo jak w przypadku tego zestawu z Anastazji, tak i ten z Inglota, w momencie kiedy nakładamy je na twarz, to mamy ochotę nałożyć tego więcej, bo tak się przyjemnie z tymi pudrami pracuje, tak samo jak wiecie, już to mówiłam, że w niektórych cieniach do powiek tak jest, że nakładamy i nakładamy i nakładamy. I to właśnie tak samo te pudry HD z Inglota i te z Anastazji, naprawdę to jest czysta przyjemność praca z nimi. Jeżeli chodzi o bronzery, które sprawiają, że skóra wygląda właśnie taką pięknie przybrązowioną i tak ładnie rozświetloną, a zarazem niezniszczoną przez promienie słoneczne, to poleciłabym Wam również zainteresowanie się bronzerami z Seny i to jest ta seria wypiekanych bronzerów z serii Brilliant Bronze. I mamy tutaj dwie wersje kolorystyczne do wyboru. Jedna jest taka bardziej delikatna, chłodniejsza i z częścią tak jakby z różem, a druga jest już ciemniejszym, bardziej takim czekoladowym brązem i rozświetlaczem. Ten ciemniejszy daje oczywiście wyraźniejszy efekt, dlatego na przykład jeżeli jesteście opalone, a chcecie właśnie takiego bronze glow sobie dodać, który również na opalonej cerze przepięknie wygląda, to nie tylko tak jest, że jeżeli jesteśmy blady, to chcemy sobie dodać koloru. Jeżeli ktoś ma opaloną cerę lub naturalnie ma ciemniejszą karnację, to takiego typu bronzery również na cerze wyglądają cudownie i właśnie cera zyskuje takiego zdrowego kolorytu od razu. Także oba są naprawdę niesamowite. Ten jest typowy dla, powiedzmy, takiej normalnej cery jesienno-zimowej, bo naprawdę dodaje niesamowitego koloru. Można by się przestraszyć trochę tego, że one są jakby błyszczące, ponieważ nie są to produkty matowe w żadnym stopniu. Ja jak pierwszy raz dotknęłam tego jaśniejszego, czyli Sun Up, to byłam przerażona, ale w momencie jak nałożyłam go pierwszy raz na twarz, to po prostu byłam zakochana. I tak samo było z tym drugim, ten ciemniejszy, to już jest Sunset. On ma troszeczkę bardziej widoczne złote drobinki, ponieważ ten jaśniejszy jest jakby troszeczkę z jakby srebrnymi drobinkami, można powiedzieć, a ten ma już wyraźniejsze złote, natomiast nie są to drobinki, które są zauważalne na skórze, ponieważ tak jak powtarzam, to są pudry do dodawania sobie kolorytu, więc używamy raczej większego pędzla, żeby nałożyć go na całą twarz, a wtedy te drobinki są tak ładnie rozniesione na całej twarzy, że nie rzucają się w oczy jako poszczególne drobinki, tylko właśnie jako ładne rozświetlenie całej twarzy. Kolejny unikatowy bronzer to zarazem jest bronzer, który ma konsystencję, o której do tej pory nie rozmawialiśmy. Jest to bronzer z Chanel, czyli Soleil Ton de Chanel. Jest to jeden z moich absolutnych faworytów. Jest to już typowo bronzer, który służy tylko i wyłącznie do opalania twarzy. Jeżeli spróbujecie nim wykonturować twarz i tak typowo nałożyć go tylko pod kości policzkowe i na przykład wzdłuż żuchwy, to będziecie wyglądać jakbyście miały po prostu brązowe krechy na twarzy. Nie będzie to wyglądać ładnie, nie będziecie zadowolone z tego produktu i jest to błąd, który popełnia bardzo dużo osób w momencie, kiedy kupuje ten bronzer, ponieważ jeżeli coś jest reklamowane jako bronzer, to a ktoś siedzi w świecie urodowym, to od razu myśli sobie, że może go nałożyć właśnie jako konturowanie twarzy, no wtedy może nie do końca się z tym bronzerem polubić, ponieważ jak widzicie, on ma bardzo ciepły, taki słoneczny odcień. Z nazwy jest to baza pod makijaż i właściwie ten produkt możecie nałożyć zarówno pod
pod makijaż, pod podkład, jak i na podkład. Możecie nałożyć go przed takim typowym bronzerem, może Wam stanowić bazę do bronzera. To jest naprawdę uniwersalny produkt, który naprawdę wygląda cudownie na skórze. Na temat tego, jak go używać, mam osobny filmik i myślę, że jeżeli ktoś planuje zakup tego produktu, to naprawdę opłaci się Wam obejrzenie tego filmu. Ale jeżeli chodzi o ten produkt, to ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ja jestem w nim absolutnie zakochana. To w jaki sposób wygląda na skórze, to jak zdrowy koloryt jej nadaje, jak się z nim pracuje. I to jest kolejny plus, jeżeli chodzi o ten produkt. Nie możecie z nim przesadzić. On ma pewną intensywność, której po prostu nie przeskoczycie. Nieważne ile warstw spróbujecie nałożyć, to przez to, że jest to kremowy, a właściwie nie do końca kremowy, tylko musowy kosmetyk, nie możecie po prostu nadbudować takiej ilości produktu, że będzie on niesamowicie intensywny. To, jak on wygląda w opakowaniu, to jest to, jak najbardziej intensywnie będzie mógł wyglądać na Waszej skórze. Także jeżeli nie macie wprawnej ręki i boicie się, że przesadzicie, to w tym momencie możecie się czuć bezpieczne, ponieważ Chanel naprawdę bardzo jest takim przyjaznym produktem do pracowania. Cena natomiast jest powalająca, bo mimo iż mamy tutaj 30 gramów produktu i jest tutaj naprawdę duże opakowanie, które starczy Wam na bardzo długo, to cena jest około 100... Pamiętam, że kosztowało swojego czasu około 180 kilku złotych, ale że ceny co jakiś czas idą do góry, to nie zdziwiłabym się, gdyby w tym momencie kosztował 190. Cenę ciężko jest sprawdzić w internecie, ponieważ Chanel nie jest dostępny do sprzedaży zarówno przez sklepy internetowe Douglasa, jak i Sephora, także dostępny jest tylko i wyłącznie stacjonarnie. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą pogadankę na temat bronzerów. Myślę, że tutaj pokazałam Wam na tyle szeroki wachlarz propozycji, że każda z Was powinna znaleźć coś dla siebie. Tym bardziej, że każdy z tych produktów ma swoje plusy i minusy i sprawdzają się w innych funkcjach, jak i przy innych typach cer, także każdy naprawdę powinien być tutaj zadowolony w tym momencie. Jeżeli ja miałabym wybrać najlepszą czwórkę z tych wszystkich, które Wam pokazałam, to na pewno byłyby to te cztery, czyli ten z bronzer z Makeup Revolution, Bahama Mama, zestaw z Anastazji i zestaw, własnoręcznie zrobiony zestaw z Inglota. Natomiast tak jak powiedziałam na samym początku, to są najlepsze bronzery, to jest cała śmietanka wszystkich bronzerów, z jakimi miałam kiedykolwiek do czynienia, a trochę z tymi bronzerami do czynienia miałam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat produktów, o których dzisiaj mówiłam, jeżeli czegoś nie powiedziałam, jeżeli coś powiedziałam w taki sposób, że nie zrozumieliście, to oczywiście jak najbardziej zadawajcie pytania w komentarzach. I jak zawsze listę wszystkich kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami do nich, znajdziecie gdzie? W opisie filmu na dole, jak zawsze. Także naprawdę do wszystkich postaram się znaleźć jakieś fajne linki, żeby było Wam łatwo je znaleźć. W opisie, oprócz tych informacji, znajdziecie detale na temat mojego makijażu, lakieru do paznokci czy biżuterii, także naprawdę zapraszam Was do opisu. Jeśli Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Jeżeli ogólnie lubicie tę serię, a myślę, że lubicie, to proszę o kciuk do góry. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!